Witam Was serdecznie. Historię, którą dzisiaj chcę Wam opowiedzieć, jest tak nieprawdopodobna, jest tak po prostu niesamowita, że mogła wydarzyć się naprawdę. W 1939 roku, gdy ucichły już salwy na Helu, kiedy mieszkańcy Gdańska po prostu wpadli w ten szał, w tą orgię mordowania Polaków, Żydów i innych wszystkich narodowców, którzy byli przeciwni systemowi Adolfa Hitlera, Adolf Schickgruber przechadzał się właśnie tu tym klifem. Historia zasłyszana od osoby, która nie wiem w jaki sposób weszła w posiadanie tej wiedzy. Jednak młody Adolf Schickgruber, Alois Schickgruber, przechadzał się tu, będąc dumny ze swojego dzieła. Towarzyszyła mu w tym spacerze matka i siostra. Od 10 września do 12 września jeszcze w człowieku, który później podpalił cały świat, tlił się właśnie Alois. Żyło w nim marzenie o tym, że będzie artystą, że będzie malował obrazy. Marzył o tym, że otworzy sobie kiedyś w Gdańsku galerię sztuki, że będzie jeszcze artystą, który w Wiedniu i w innych wielkich salach ówczesnej Europy będzie miał swoje salony. Patrzył z przerażeniem na swoje dzieło, ale do niego jeszcze ponoć wtedy nie docierało, że właśnie on jest sprawcą tej tragedii. Żył jeszcze wspomnieniami i marzeniami tego, że nie będzie właśnie katem świata, a będzie wielkim artystą. Kobiety, które mu towarzyszyły, były pełne przerażenia, jak osobowość człowieka się w tym momencie zmienia. Były przerażone jego opowieściami o tym, co on spotkał, komu obiecał, co obiecał i co w zamian dostał. Towarzyszył im jeszcze pewien człowiek. Był to jego żydowski przyjaciel, który niestety potem swoje życie zakończył w Dachau. I Alois Schickgruber w pewnym momencie powiedział do swojej matki i siostry, że to są ostatnie chwile jego człowieczeństwa, że on wybrał taki los, że on właśnie chce przeistoczyć się w kogoś innego, potężnego. Wędrowali sobie tu po tym klifie. Wiadomo, że brzeg był troszeczkę wysunięty do przodu. Wyglądało to zupełnie inaczej. Zatoka, tak jak dzisiaj tu jest upszczona statkami handlowymi, była upszczona. Było tu pełno okrętów Kriegsmarine i sprzętu wojennego. Alois jeszcze w jego tym umyśle było przedziwne takie uczucie, że uda mu się przezwyciężyć to zło, które w nim narasta, że uda mu się tego robaka, jak on to nazywał, przezwyciężyć, że jemu uda się jeszcze zachować na tyle człowieczeństwa, że będzie mógł sprawować kontrolę nad tym, co się z nim dzieje. Alois był przebrany w swój stary prochowiec, miał na sobie swój stary kapelusz, którego używał jeszcze w Wiedniu, w Innsbrucku. Był zwykłym w tym momencie człowiekiem. Tak przynajmniej mu się wydawało. Był człowiekiem, który jeszcze marzył. Który jeszcze marzył o dobrym świecie, o dobrobycie. Nie pamiętał upokorzenia I wojny światowej. Jednak w pewnym momencie następuje w nim metamorfoza. Zaczyna opowiadać o przyszłości swojego kraju, o swojej wielkiej roli, o tym, kim on będzie. Kobiety mu towarzyszące wpadają w przerażenie, boją się go. Człowiek, który mu towarzyszy, jest też przerażony metamorfozą, jaką przechodzi ten człowiek. I słowa, które utkwiły właśnie kobietom w pamięci, które później zostały przekazane dalej, były, że panowie, z którymi zawarł on pakt, kontakt, dadzą mu wszystko to, co on chciał. Że zostanie panem, że on będzie nieśmiertelny, że on zbawi wielkie Niemcy. W głowie Aloisa jeszcze tkwi obraz z dzieciństwa, wielkiej biedy, głodu, jak musiał opuścić rodzinny dom, jak mieszkał w pensjonacie, jak skończyły mu się w pewnym momencie pieniądze, zaznał głodu. Później pierwsza wojna światowa, trauma okopów i właśnie ponoć wtedy nad Somą, kiedy został pozbawiony wzroku przez gazy bojowe,
miał doznać właśnie takiej wizji. Miał doznać pewnego olśnienia. Leżąc w szpitalu wojskowym wśród setek innych żołnierzy rannych, pozbawiony nadziei, rozgoryczonych porażką, zaczął w myślach wzywać siły nadprzyrodzone. Po dwóch dniach, tak jak on to opowiadał, że odzyskał wzrok. Odzyskał wzrok, ale dostał do spełnienia wielką misję. Miał stać się przywódcą wielkiego narodu, miał zapłacić za to potem wielką cenę. I zgodził się na to. W momencie, kiedy wyszedł ze szpitala, jego życie zaczyna się zmieniać. Spotyka wokół siebie ludzi, których zaraża swoją ideą. Sam twierdzi kiedyś, że jest pomazańcem Bożym, że wszystko mu się uda, że wszystko mu się ziści. Jednak dar, który otrzymał, w pewnym momencie zaczyna sprawiać to, że on zaczyna się zmieniać. Także w momencie, kiedy zakłada swoją partię, kiedy przyłączają się do niego inni krzykacze mu podobni, on zaraża ludzi. Dysponuje potężną mocą, niesamowitym darem oratorskim i hipnotyzującym spojrzeniem. Zaczyna zarażać tłumy. Ludzie w pewnym momencie zaczynają skandować jego imię. Wiara w jego nieomylność i śmiertelność właśnie ma miejsce tu w 1939 roku, 10-12 wrzesień. Jest u szczytu, jest nieśmiertelny. Przekazuje takie słowa właśnie swojej siostrze, swojemu przyjacielowi i matce. I od tego momentu, w zasadzie jeszcze to trwało 4-5 godzin, kiedy był jeszcze Aloisem Schickgruberem, chodzącym właśnie w swoich cywilnych ciuchach, opowiada o wizji normalnego świata, o tym, że będzie dobrobyt, o tym, że nie będzie rozlewu już więcej krwi, że pierwsza wojna światowa jest tym, co miało oczyścić naród. Spływający deszcz, deszcz oczyszczający właśnie nastąpił, który zmył brud tego świata, a on będzie stał na czele świata, który będzie lepszy, będzie szczęśliwszy, będzie wspanialszy. Lecz w pewnym momencie następuje mrok w jego opowieści, gdyż opowiada o tym, co widział. Widział pogromy milionów, widział spalone miasta, widział bombardowane pola uprawne, których nie mógł przeżyć, że nastąpi wielki głód. Bardziej bał się tego, że będzie niszczona natura, niż będą umierali ludzie. Widział komory gazowe, widział Holokaust, widział hekatombę, która go czeka. Miał okazję jeszcze się wycofać. Jeszcze mógł powiedzieć, że nie chce być cesarzem, nie chce być wielkim przywódcą wielkiego narodu. Miał możliwość jeszcze wycofania. Jednak przeważyła ta natura, z którą on już się związał. Te zło. Po co miał coś robić ciężkiego, coś trudnego i przez całe życie miał być nikim. Malować jakieś obrazy, może które ktoś doceni, może ktoś kupi. Miał wybór między właśnie drogą długotrwałą, właśnie prowadzącą nieustannie jedną drogą ku śmierci, właśnie będącego człowieka nikim, który tam sprzedał parę obrazów, który ktoś namalował. Z drugiej strony droga potężnego wojownika, który zbawia świat, który buduje nowe miasta, paląc przy okazji inne, budując nową cywilizację, niszcząc inną cywilizację. Dokonał tego wyboru i jeszcze na chwileczkę w umyśle Aloisa Schickgrubera powstało coś takiego jak miłość do piękna, jak miłość do przyrody. Nie chciał tego niszczyć. On nie chciał tego zniszczyć i wiedział, że gdzieś w głębi duszy będzie się starał jakoś walczyć z tą złą naturą, z tym czymś złym, z którym się związał, że uda mu się jeszcze to przezwyciężyć. W Aloisie teraz wyraźnie walczyły ze sobą dwie osobowości. Właśnie Alois Schickgruber z postacią, która zaczęła nad nim dominować, która pchała się do przodu, która mimo posiadania podstawowej wiedzy na temat militaryzmu, na temat gospodarki, polityki, stała się jedną z najpotężniejszych postaci, istot, która w tym momencie kreuje rzeczywistość całego świata. Nie ma co ukrywać, jego drugą osobowością zafascynowany jest cały świat. Od wschodu do zachodu, jego wielkim geniuszem, szczególnie geniuszem strategicznym. Anglia, Francja, Holandia, Belgia patrzą z przerażeniem na jego poczynania. I cały czas druga natura Aloisa bierze górę. Właśnie
kiedy dochodzi do Sopotu, zmierza w kierunku Sopotu, tam gdzie miał swoją kwaterę, tam gdzie przywieziono wtedy jego siostrę i matkę, kiedy po raz ostatni z nimi się spotkał, kiedy po raz ostatni podał rękę swojemu przyjacielowi, który w momencie największej biedy, kiedy mieszkał w Wiedniu, był na dnie, żydowski jego przyjaciel się nim opiekował, wiedział, że nie może mu zapewnić bezpieczeństwa. Wiedział, że za kilka miesięcy ten człowiek już nie będzie żył. Zginie w Dachau. Wiedział, czym są obozy koncentracyjne. Wiedział, czym właśnie będzie ten wielki kombinat śmierci. Wiedział, jak te instytuty zagłady ludzkości będą działały. Wiedział. Jednak jego wola była coraz słabsza. Coraz słabiej się temu przeciwstawiał. Coraz słabiej Alois miał wpływ na to, żeby zatrzymać drugą, tą swoją osobowość. Z jednej strony samotny Alois, artysta, posiadający mały sklep, posiadający jakąś galerię, z drugiej strony geniusz strategiczny, wielki wielka potęga, wielki geniusz właśnie gospodarczy. Wybór. Wybór rodził się sam. Wybór następował samoczynnie. Jeszcze do końca spaceru pozostało 3-4 godziny. Ostatnie chwile, które mógł właśnie spędzić z matką, z siostrą, poświęcał już coraz bardziej na dywagacje dotyczące przyszłości wielkiej Germanii, wielkiej dominacji. Stawał się coraz bardziej agresywny. Jego postać, jego sylwetka zaczynała w pewnym momencie emanować jakby światłem. Jego oczy zaczynały się robić świdrujące. Wielu świadków później powiedziało, że po tych 2 dniach nieobecności nawet ludzie z jego świty zauważyli, że się zmienił, że jest troszeczkę inny, że w jego umyśle powstał plan, który za kilka miesięcy trzeba będzie zrealizować. Za kilka miesięcy będzie zniewolona Francja, Belgia, Holandia, cała Europa. Za rok będzie u jego stóp. W 1941 roku nastąpi gigantyczny zwrot. On to wszystko wiedział, on to wszystko przewidział. Wiedział, to znaczy nie przewidział, tylko to w jego głowie, te obrazy wszystkie widział, miał wypalone. Co zrobił? Dokonał właśnie wyboru. I dokonał takiego wyboru prawdopodobnie w tym miejscu, że jedna z osobowości przestała istnieć, właśnie Alois Schigruber, w tym miejscu przepadł na zawsze. Z tego miejsca już na dół zszedł Adolf Hitler. Tak jak wam powiedziałem na początku, że ta opowieść będzie tak niesamowita, będzie tak absurdalna, że mogła wydarzyć się naprawdę. Jest w kronikach opisany właśnie przyjazd matki Adolfa i jego siostry w 1939 roku do Wolnego Miasta Gdańska. Jest parę wzmianek, nie w autobiografii, tylko w opisach życia Adolfa Hitlera, że samotnie włóczył się po ulicach Gdańska. Był przerażony tym, co gdańszczanie zaczęli wyrabiać. Byli przerażeni orgią właśnie przemocy i nienawiści, którą urządzili gdańszczanie innym obywatelom miasta. Świat niebawem miał wyglądać tak. Stercący kikut opalony. To było przeznaczenie Adolfa Hitlera. Adolf Hitler tak chciał zrobić i na podwalinach tego, co zniszczył, chciał odrodzić nową Germanię. Nowe wielkie Niemcy, nowe wielkie państwo. Jak to się skończyło, sami doskonale wiecie. Jak się skończyło panowanie tysiącletniej Rzeszy, jak skończył Adolf Hitler. Opowieść zostawiam wam tylko jako ciekawostkę, na pewno nie jako fakt, na pewno nie jako dokument, tylko po prostu opowieść szaleńca, który przekazał tą opowieść innemu szaleńcowi, który przekazuje tą opowieść innym szaleńcom.